Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 55. już odcinku Rentgena Nieruchomości. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Jan Dziekoński, znany i lubiany założyciel FLTR.pl. Witam Cię, Janku, co u Ciebie słychać? Witam serdecznie, wszystko dobrze. Biznes, że tak powiem, rośnie, rodzina rośnie, więc w sumie nie ma na co narzekać. No to dobrze, bo takim staropolskim zwyczajem jest odpowiadanie stara bieda, także jeżeli już te słowa nie padły, to znaczy, że jest dobrze. Ewoluujemy w tą amerykańską stronę. Dokładnie tak. Janek, no chciałem z Tobą dzisiaj podsumować, opowiedzieć to, co się dzieje na rynku nieruchomości. No, czy faktycznie mamy troszeczkę teraz jakieś takie uspokojenie, czy jest to cisza przed burzą? No, takim tematem głównym, który już był poruszany u mnie w programie, natomiast pewnie w mainstreamowych mediach cały czas o nim się mówi i będzie się o nim mówić do czasu, aż zostanie uruchomiony, no jest ten bezpieczny kredyt 2%. Jakbyśmy o tym mogli chwilkę porozmawiać jeszcze. No od tego sobie zaczniemy, później przejdziemy przez rynek, co się na tym rynku dzieje. Jakie są Twoje odczucia odnośnie tego programu? Wydaje mi się, że już emocje opadły. To są pierwsze odczucia, bo w zeszły piątek jakby ustawa o bezpiecznym kredycie, czy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe została uchwalona. Już przeszła przez Senat, tam były też takie emocjonujące zmiany, bo Senat wrzucił zmianę, że to nie jest kredyt na 2%, to na 0%, to w Sejmie zostało już odkręcone, więc wróciliśmy do pierwotnego projektu ustawy, ale jest już podpisana, już nie ma co tak się emocjonować, co tam finalnie będzie w tej ustawie. Ona właściwie czeka już tylko na podpis prezydenta. I paradoksalnie w przeciwieństwie do innych ustaw jakoś od razu nie została podpisana, no ale jakieś polityczne żarty gdzieś tam na bok. Natomiast właściwie no, wiele niewiadomych już zniknęło. No, teraz już tylko czekamy na lipiec, kiedy program wejdzie w życie. 3 banki zapowiedziały, no banki jakby kontrolowane przez Skarb Państwa zapowiedziały, że po prostu od lipca już będą gotowe, może niekoniecznie 3 lipca, czyli pierwszy dzień roboczy, ale no gdzieś tam w trakcie lipca będą gotowe, żeby przyjmować wnioski do tego kredytu. Więc te emocje już z samym programem związanym opadły. Myślę, że dużo powstało też materiałów na temat tego, jak działa ten program, jak nie działa, co można, czego nie można w nim robić. Natomiast ciągle została jedna zagadka nierozwiązana. Mianowicie ostatnim takim dokumentem, który wpłynie na to, jak łatwo będzie dostać taki bezpieczny kredyt, czy też nie, będzie zmiana w rekomendacji S, nad którą pracuje Komisja Nadzoru Finansowego. No i ona będzie dość krytyczna, bo dzisiaj, teoretycznie według dzisiejszych wytycznych, nie można brać takich dopłat jako dochód kredytobiorcy, tudzież zmniejszenie raty kredytobiorcy. Można powiedzieć, że z perspektywy banku dzisiaj jakby to, że są jakieś dopłaty, jego nic nie interesuje, on liczy zdolność tak jak do zwykłego kredytu. No i niestety efekt byłby taki, że no nie byłoby, jakby ten program nikogo by, jakby nie umożliwiłby mu zaciągnięcia kredytu, co najwyżej by zmotywował tych dobrze zarabiających, którzy mają wysoką zdolność kredytową do zaciągnięcia kredytu. Chociaż przypuszczalnie oni już i tak te kredyty posiadają. No więc czekamy na ten KNF. KNF prawdopodobnie powie, no dobra, jakąś część tej dopłaty, drogi banku, może jakąś część tej dopłaty przyjąć jako dochód kredytobiorcy, albo jako ta rata, którą kredytobiorca będzie musiał ponosić, może ona będzie niższa, albo wejść dopiero tą ratę tam po 10 latach, kiedy już te dopłaty się kończą. Cokolwiek KNF jakby z siebie nie wyda, no to wpłynie w jakiś sposób na finalny efekt tego programu. Bez tej zmiany ten program pewnie no, miałby dość wąski zasięg przez właśnie ten efekt zdolności kredytowej. Więc to jeżeli chodzi o ten program. I jeżeli chodzi o to, jak rynek jakby na niego zareagował, no to ta fala emocji też chyba już opadła, bo o ile, jeżeli popatrzymy na przykład na dane rynekpierwotny.pl, to jest jeden z większych portali, który jakby, no, można powiedzieć, prezentuje oferty całych inwestycji deweloperskich u siebie na stronie. Jest jeden z liderów jakby tego segmentu, no to tam są regularnie pokazywane statystyki po prostu co miesiąc, jak ta sprzedaż wygląda. No i faktycznie było widać, że styczeń to był duży przyrost sprzedaży, luty to był w ogóle super rekordowy, była 2 razy większa sprzedaż, oczywiście umów rezerwacyjnych czy deweloperskich względem grudnia 2022 roku, więc było widać, że ten kredyt, bezpieczny kredyt 2%, jego zapowiedź jakby wpłynęła na decyzję o rezerwacjach przez jakąś część klientów. No, marzec już był troszeczkę słabszy, kwiecień już był naprawdę słaby, teraz w maju było odbicie sprzedaży mniej więcej o 10%, ale skutek jest taki, że sprzedaż w drugim kwartale będzie prawdopodobnie niższa o jakieś 20-30% niż w pierwszym kwartale, czyli znowu ten, kto miał skorzystać, kto już miał zaklepać mieszkanie, jeszcze tam napędzany trochę takim emocją, że ojej, ten mieszkanie zaraz zniknął, no to chyba już to zrobił w pierwszym kwartale i ten drugi kwartał już jest taki ewidentnie bardziej uspokojony. To samo trochę widać na rynku wtórnym, gdzie marzec był takim miesiącem, kiedy było trochę większe zainteresowanie na rynku wtórnym, więcej pośrednicy zgłosili większy jakby ruch kupujących, natomiast kwiecień i maj już były wolniejsze. To samo znowu widać w obrocie kredytowym. Faktycznie od początku roku zaczęła rosnąć liczba wniosków kredytowych, bo faktycznie końcówka zeszłego roku no to było dno, można powiedzieć, w ostatniej dekadzie nawet, jeżeli chodzi o sprzedaż, to bardzo były negatywne wyniki. Styczeń był trochę lepszy, luty to był zdecydowanie lepszy, jeżeli chodzi o liczbę wniosków kredytowych, bo KNF zmienił też inną rekomendację związaną z buforem na ryzyko stopy procentowej. Marzec już był dość rozgrzany, jeżeli chodzi o liczbę wniosków kredytowych, było ich bodajże 2 razy więcej niż jeszcze w styczniu. No ale kwiecień już był delikatnie niżej i przypuszczalnie dane za maj też pokażą jakąś tam stabilizację, czyli jakby już skończył się ten taki efekt wzrostu. Czyli można powiedzieć, pierwszy kwartał ewidentnie był takim znakiem super euforii z różnych powodów. Ona się przełożyła faktycznie na wzrosty sprzedaży i bardzo takie euforyczne różne odczyty, ale już kwiecień, maj, czyli ten drugi kwartał pokazuje, że jest takie uspokojenie. Podobno bankowcy twierdzą, przepraszam, sprzedawcy deweloperów twierdzą, że czerwiec będzie tak naprawdę wyznacznikiem, jak bardzo ten kredyt wpłynie na rynek, bo jest już ustawa, więc właściwie można już blokować te mieszkania już tak naprawdę pod konkretną ustawę, tu już praktycznie nie ma żadnej blokady. No i zobaczymy tak naprawdę w czerwcu, jaki będzie efekt i potem co KNF jeszcze z siebie wyda. Czyli teraz już można iść do dewelopera i zgłosić mu chęć nabycia konkretnego mieszkania, ale za kredyt, który będzie de facto dopiero w lipcu uruchomiony, a właściwie złożony wniosek. Znaczy, to zawsze można było tak zrobić, znaczy zawsze można było zawrzeć umowę jakąś rezerwacyjną z odruszoną płatnością czy przeniesieniem własności, właściwie zawarciem umowy deweloperskiej. I właściwie już od lutego były takie oferty od deweloperów, zwłaszcza większych, giełdowych, którzy mówili, dobra, daj nam te 5-10% opłaty rezerwacyjnej, nawet nie zadatku, ale po prostu opłaty rezerwacyjnej i masz czas do końca na przykład września, żeby przyjść do nas z kredytem zwykłym albo bezpiecznym jakimkolwiek. Jeżeli ty nie dostaniesz tego kredytu do końca września, to w ogóle my ci oddamy 100% tych pieniędzy. Więc właściwie to już w lutym było widać takie efekty i przypuszczam, że ten taki specjalny offering, on właśnie zastymulował tą sprzedaż w tym pierwszym kwartale. Ale teraz dzisiaj to już jest mniej palcem na wodzie pisane, a może w ten sposób. Już nie ma takiej dywagacji o jej, czy to przejdzie przez Sejm, czy w jakich warunkach i tak dalej. Nie, no ustawa już jest gotowa po prostu. Janek. Pytanie jest następujące, no bo każdy, kto jest trochę ogarnięty, jeżeli chodzi o ekonomię, obliczanie procentów, etc., no wie, że to się opłaca. No przy inflacji kilkunastoprocentowej mieć kredyt na 2%, no to po kilku latach to mieszkanie, można powiedzieć, to mieszkanie kupione w kredycie 2%, ono w zasadzie być może się samo spłaci. Albo bardzo dużo będzie można zaoszczędzić. No to mieszkanie może być przy tej inflacji, nie wiem, za kilka lat warte 2 razy tyle, a odsetek zapłacimy 10 czy tam 20%. Czyli można powiedzieć perpetuum mobile. Natomiast no gdzie jest ten haczyk? To nie jest dla każdego. Dla kogo jest ten program? To ja może jeszcze się odniosę do tej tezy, bo zakłada, że no jak jest inflacja, to rosną ceny mieszkań. Okay. Zakładam, tak, teza jest taka, że ceny mieszkań rosną w długim terminie minimum o inflację. O, to taka moja teza. W długim długim ok. Natomiast teraz mamy, wiesz, inflację, teraz już spada inflacja ostatnio o 13%, a ceny mieszkań na rynku wtórnym akurat też spadają. Tylko już są ujemne są dynamiki w Warszawie. W Warszawie są tańsze mieszkania niż były rok wcześniej, ale na rynku wtórnym. Na rynku pierwotnym to chyba jaka jest inna, no ale to jest tak jak z nowymi samochodami. I to na rynku pierwotnym też jest troszeczkę, bym rozdzielił, to jeszcze jedną tylko rzecz powiem o tym bezpiecznym kredycie i o tej euforii tej sprzedażowej. Ten bezpieczny kredyt, on też powoduje taką pewien niuans, czy efekt, jakby taki skutek jakby odnosi, może płynnie przejdziemy do twojego pytania, mianowicie ponieważ kredyt ma limit wartości, jaką łącznie możemy wydać na mieszkanie, on wynosi w przypadku singla 700 000 złotych, w przypadku pary, i zależy, czy ta para jest bezdzietna, czy ma, nie wiem, 7 dzieci, to jest 800 000 złotych. No i jakby to w naturalny sposób już ogranicza nam zarówno pulę potencjalnych klientów, jak i typy mieszkań, z jakich oni mogą skorzystać, zwłaszcza w dużych miastach. Efekt jest taki, że po prostu z inwestycji bardzo płynnie schodzą oczywiście te najmniejsze mieszkania, jedynki, dwójki, mieszkania 3-4 pokojowe, no jak stały, tak stoją, albo bardzo wolno się sprzedają, bo albo takie mieszkanie, nawet jeżeli się mieści w limicie, to ono po prostu już jest na tyle drogie, że ta rata kredytu, nawet z tym bezpiecznym kredytem, wcale nie jest taka niska, bo na to trzeba zwrócić uwagę, że to, że dostajemy dopłatę, to jest super i faktycznie z punktu ekonomicznego, tak jak mówisz, no to jeżeli płacę za odsetki nie 8%, tylko 2% plus marża banku, tak wygląda bezpieczny kredyt, to oczywiście ja się prosi, żeby wziąć go. Ale jak policzysz jednak ratę kredytu, a mamy tutaj model spłaty malejącej, czyli mamy na początku bardzo wysokie raty, okazuje się, że my płacimy no naprawdę gotówkowo bardzo dużo pieniędzy i po prostu musimy mieć tą gotówkę, to po pierwsze. I tutaj ten element zdolności kredytowej będzie tym kluczowym jakby limitującym, który może spowodować, to zależy od KNF-u, czy ten program będzie skierowany, albo będzie można z niego skorzystać tylko przy bardzo dobrych zarobkach, czy on też trafi do osób tak przeciętnie zarabiających. Na dzisiaj jeszcze tego nie wiemy. Przypuszczam, że coś się zmieni, na czymś KNF w końcu pracuje, natomiast jaki będzie efekt finalny, do końca tego nie wiadomo. To na pewno nie jest program skierowany do osób, które na przykład potrzebują dużego mieszkania, dużego domu, gdzie ta kwota zakupu będzie przekraczała na przykład 1 000 000 złotych. No to z automatu to już jest poza rozgrywką, a w Warszawie w praktyce to na przykład by wykluczało większość mieszkań 3-pokojowych, wszystkie 4-pokojowe i większość domów. Więc to już jakoś to pokazuje. Więc na przykład to jest na pewno zdecydowanie bardziej program będzie adekwatny dla osób kupujących w średnich miejscowościach, większych miejscowościach, czy nawet najmniejszych. Tam, gdzie mieszkania co do zasady są po prostu tańsze. Janek, a jakich się spodziewasz marż wobec tego od banków? Czy one będą porównywalne z tym, co jest teraz, czy może banki będą chciały sobie troszkę odbić? Banki nie do końca mogą sobie odbijać, ponieważ poziom dopłaty, jaki będzie kierowany do banku, bo jakby system działa tak, że pieniądze są wypłacane z BGK do banków. To nie jest tak, że Kowalski je dostaje do ręki, to bank je dostaje jakby w zamian, jakby w rekompensacie za te nieotrzymane pieniądze i one są ustalane na bazie średniego oprocentowania kredytu w systemie bankowym w danym momencie. Czyli tam będzie średnica brana pod uwagę, więc jeżeli bank zaszaleje i będzie chciał na przykład, jakby to powiedzieć, ustalić wyższą marżę, no to może się skończyć tym, że no klient musiałby zapłacić wyższą ratę niż miał obiecaną, co by się trochę nie spinało, bo dopłata, jaką dostanie od państwa, jest po prostu, no może powiedzieć, statystyczna. Czyli nie wiem, powiedzmy, że tego samego dnia 3 banki jakby udzielą kredytu. Jeden będzie miał marżę, nie wiem, 1%, drugi 2%, drugi 3%, no to każdy z tych banków dostanie identyczną dopłatę od państwa. Więc trochę nie sądzę, że w samym bezpiecznym kredycie takie zmiany będą, natomiast widać w tej chwili już, zanim ten program wchodzi, już widać, że część banków zaczęła podnosić swoje marże kredytowe. To też się wiąże z tym, że wchodzą kredyty oparte o WIRON, gdzie Znowu tam jest taki drobny niuans, nie wchodźmy w to, bo zamęczymy naszych słuchaczy, ale long story short, efekt jest taki, że w tej chwili przed wejściem tego kredytu w życie marże kredytowe banków rosną. Efekt jest taki, że ci, którzy nie są beneficjentami tego programu, jeszcze bardziej cierpią na jego skutkach, bo nie dość, że część mieszkań jest rezerwowana przez potencjalnych beneficjentów tego programu, no to jeszcze kredyty stają się droższe. To taki jest efekt uboczny. Jasne. Mechanizm zrozumiały, natomiast chciałbym, aby z tego dzisiejszego odcinka nasi widzowie wyciągnęli następującą rzecz. Jak najlepiej, najbardziej optymalnie wykorzystać ten program? Czyli poprawnie, jeżeli się mylę, czy jeżeli dopłata jest przez 10 lat do tego kredytu, czy nie lepiej, czy najlepszym wykorzystaniem tych możliwości byłoby wzięcie po prostu na 10 lat kredytu na dane mieszkanie i wtedy jak gdyby najbardziej skorzystamy z tych dopłat? No nie można jakby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to trochę zależy od sytuacji. Przypominam, bo to jest oczywiście pierwsze mieszkanie, pierwsze i właściwie jedyne, no bo każde kolejne mieszkanie, jakie kupimy w trakcie korzystania z dopłat, powoduje, że tracimy dopłaty. No, chyba że kupimy za granicą albo kupimy lokal użytkowy, no dobra, no to wtedy nie będzie utraty tych dopłat. Ten program nam narzuca parę ograniczeń. Natomiast faktycznie no, w teorii najlepiej byłoby oczywiście zaciągnąć kredyt i grzecznie jakby przyjąć te wszystkie dopłaty przez 10 lat. Tutaj zwracam uwagę, że kredyt, minimalny okres tego kredytu wynosi 20 lat, to też w ustawie jest zapisane. Natomiast aha, trzeba wziąć, no to, czyli na 20 lat, ale można nadpłacać, można go spłacić wcześniej. Ustawa wymaga co najmniej 20 lat kredytowania. Wzięcia kredytu na 20 lat. Natomiast jeżeli ja bym chciał go spłacić wcześniej, no to oczywiście taka możliwość jest i nie tracę możliwości dopłaty, tak, jako kredytobiorca. Tylko jeżeli zaczniesz nadpłacać po trzecim roku. I tam jest jeden jak taki bezpiecznik, nazwijmy to, ale on znowu jest niuansowy. On dotyczy sytuacji, gdybyśmy korzystali z innego programu, czyli mieszkanie bez wkładu własnego. Co do zasady, dopiero po 3 latach, jakby powiedzmy takim podstawowym przypadku, po 3 latach możemy nadpłacać. Natomiast wiesz co do zasady, gdyby stopy procentowe były na niezmiennym poziomie, gdyby zwykły WIBOR był na poziomie tam 7%, czy tam plus minus 7%, no to oczywiście opłaca się po prostu wziąć ten kredyt i grzecznie po prostu korzystać z taniego finansowania, no bo to nie jest nic innego jak tanie finansowanie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że stopy procentowe w miejscu nie stoją. Można długo dyskutować, czy te stopy procentowe będą obniżane pod koniec tego roku, czy też nie. Jest dużo jakby argumentów za i przeciw, ale to jest bez znaczenia. Ważne bardziej jest kwestia, co będzie się działo w 2024, 2025 roku, bo wtedy no jest raczej przewidywanie ogólnoświatowe, to dotyczy też innych państw, że spowolnienie gospodarcze czy nawet recesja w niektórych krajach, bo na przykład w Niemczech już recesja oficjalnie, tak zwana techniczna, już się rozpoczęła, że w 2024 faktycznie, już niezależnie od różnych dyskusji, w 2024 jakieś obniżki stóp procentowych zobaczymy i one będą trwały do 2025 roku. No i teraz największe pytanie jest takie, jak nisko zejdą te stopy procentowe, no bo jeżeli zejdą do 4%, to obecnie dzisiaj jest takim, powiedzmy, oczekiwanym punktem dla Polski, no to nawet jeżeli te stopy procentowe tak spadną, no to my z tego naszego bezpiecznego kredytu i tak dzięki dopłatom będziemy, nazwijmy to w cudzysłowie, wygrani. Znaczy nie będziemy płacić więcej niż przy nowym kredycie. Gdyby się jednak okazało, że na przykład recesja, która w Niemczech się dopiero zaczęła, ona się przerodzi w coś znacznie gorszego i to będzie wymagało mocniejszego stymulowania gospodarki, co oznacza jeszcze mocniejsze obniżenie stóp procentowych, na przykład do 2% czy jeszcze niżej. To taka ekstremalna sytuacja, ale no warto o niej pamiętać. No to wtedy my w takim bezpiecznym kredycie będziemy więcej płacić niż przy zwykłym kredycie, który mielibyśmy na stopie zmiennej. Teraz ja nie mówię, że okej, to teraz bierzcie kredyty na stopie zmiennej, bo to jest po prostu kasyno. I zwykły Kowalski w ogóle nie powinien w ten sposób ryzykować. Natomiast zwracam uwagę, że no nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, że teraz na ślepo trzeba brać taki kredyt i kupować co popadnie i po prostu się zadłużać. No nie, to też trzeba skalkulować ze swoimi możliwościami, potrzebami finansowymi. Ja też widziałem takie podejście niektórych osób mówiące, no dobra, mam mogę zaciągnąć kredyt w kwocie tam do 500 000, to ja kupię taką nieruchomość, żeby na maksa ten kredyt wykorzystać. A to jest głupie podejście. Znaczy, to jakby urąga wszelkim zasadom, powiedzmy, jakiegoś zarządzania finansami, gdzie no, podejmuje się decyzje w oparciu o możliwości i potrzeby, a nie w oparciu o to, że no dobra, kredyt maksymalny to jest 500 000, zaciągam na 500 000. No bo to jest proszenie się po prostu o problemy. Janku, żeby ten bezpieczny kredyt nie zdominował, choć już w pewnym sensie zdominował ten odcinek, przejdźmy może sobie do innych tematów. Wiem, że bodajże ING wprowadza kredyt oparty o WIRON. Jakbyś ten temat troszeczkę mógł zgłębić. Dobra, może cofnijmy się o rok wstecz. W ramach takiego, powiedziałbym, pakietu, no może nie reform, bo to nie do końca są reformy, ale różnych działań, które miały doprowadzić, że na przykład kredyty staną się tańsze, mieszkania się staną tańsze. Jednym z takich pomysłów, który premier Morawiecki rzucił jakby na tacę, było przyspieszenie, bo to nie jest coś zupełnie nowego, ale przyspieszenie reformy wskaźnika WIBOR, co do którego po znowu problemach ze wskaźnikami związanymi na przykład z frankiem szwajcarskim, które są oparte, te wszystkie WIBORy, LIBORy i tak dalej. One miały być zreformowane już, jakby proces reformowania tych wskaźników zaczął się kilka lat temu, natomiast przy okazji wzrostu stóp procentowych premier stwierdził, dobra, zreformujcie już na szybko ten WIBOR, wprowadźcie coś nowego, dzięki temu będą tańsze kredyty. No więc po iluś tam pracach i KNF-u, i GPW Benchmark, który jest jakby podmiotem, który jakby zarządza WIBOR-em i innymi wskaźnikami i tak dalej, uczestników rynku, padło wybór na WIRON. WIRON, czyli jakby wskaźnik, który odzwierciedla koszty finansowania, które są oparte o tak zwane depozyty overnight w systemie bankowym. W przeciwieństwie do wcześniejszego WIBOR-u, w którym w WIBOR-ze trochę inaczej ten wskaźnik był liczony, on był liczony bardziej o transakcje terminowe, a czasami nawet deklaracje tych transakcji. Znowu, żeby nie wchodzić w jakieś niuanse techniczne, skutek jest taki, że WIRON co do zasady w takich momentach jak teraz na przykład jest przeciętnie niższy o jakieś 0,5 punkta do 1 punkta procentowego od WIBOR-u. Więc znowu, tak myśląc bardzo potocznie, aha, jak przejdziemy z WIBOR-u na WIRON, no to wtedy kredyty stanieją o te 0,5 punkta do 1 punktu procentowego. No, jakby to była motywacja w ogóle całej reformy. No i reforma też mówiła, dobra, w 2023 roku będzie już możliwe wprowadzanie produktów opartych o ten WIRON, a do końca 2025 roku wszystkie kredyty, wszystkie produkty też obligacyjne, nawet te poprzednie, te już istniejące zawarte, muszą być przełączone na WIRON. Z WIBOR-u na WIRON, czyli WIBOR w perspektywie do 2025 roku kompletnie nam zniknie z systemu finansowego. No i teraz faktycznie ING jest pierwszym bankiem, on bodajże 26 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, uruchomi sprzedaż kredytów o stopie zmiennej opartych o WIRON. Kredyty WIBOR-owe są już wycofane od prawie pół roku z tego banku, więc on jest takim liderem, jeżeli chodzi o tę reformę. Natomiast no, muszę zmartwić większość jakby słuchaczy, że niestety ta zmiana no, nie wpłynie na to, że kredyty będą tańsze, bo niezależnie od którego wskaźnika skorzysta bank, czy to będzie WIBOR, czy to będzie WIRON, czy to będzie, czego nie może zrobić, ale gdyby to była stawka Polonia, gdyby to była stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, czy po prostu jakaś liczba rzucona kostką, to nie ma znaczenia, bo koszt finansowania dla banku jest identyczny. Ten wskaźnik to jest tylko punkt odniesienia. To tak jak, nie wiem, jedziemy na wycieczkę i ktoś nam ją policzy w dolarach, w euro albo w lirach tureckich. Na koniec dnia nam policzy dokładnie tą samą kwotę za tą wycieczkę, to jest tylko kwestia przeliczeniowa. No i teraz efekt jest taki, że przy WIRON-ie najprawdopodobniej, takie jest oczekiwanie rynku, po prostu będą wyższe marże kredytowe. Jeżeli przeciętnie przy WIBOR-owym kredycie jest to 2 punkty procentowe, no to przy WIRON-ie będziemy widzieli 2,5-3 punkty procentowe. No i taki będzie finał jakby pięknego zamierzenia reformy. Pojawia się pytanie, co z tymi kredytami dawnymi, no bo skoro te dawne kredyty zostaną przełączone z WIBOR-u na WIRON, no to może tam jednak coś oszczędzą ci kredytobiorcy. No niestety tu was też muszę zmartwić. Podobnie tak samo jak przy reformie było kredytów frankowych, Tak samo tutaj, zgodnie z dyrektywą BMR, jest wprowadzony tak zwany spread korygujący, czyli ponieważ ustawodawca wie, że jest różnica między tymi wskaźnikami, no to liczy, ile w ostatnich 5 latach, jaka była przeciętna różnica między tymi wskaźnikami, liczy, wychodzi mu, że na przykład 0,5 punkta procentowego, to w takim razie w ramach tej reformy, w momencie, kiedy przechodzi się na ten WIRON, no to automatycznie do tej marży i stopy zmiennej jest doliczany właśnie ten spread korygujący. Efekt jest taki, że po prostu ta zmiana ma być jak najbardziej neutralna dla obu stron kontraktu. Więc znowu, to jest można powiedzieć jakiś niuans. Powiedzmy z perspektywy takiej no naprawdę makro, dużej dla klienta, no efekt na koszty raczej będzie zerowy. Efekt taki bardziej organizacyjny, czy powiedzmy taki day to day jest taki, że tutaj będziemy mieli na przykład aktualizację harmonogramu i wyliczenie raty raz na miesiąc, czyli będzie ta przewidywalność naszych rat będzie troszeczkę większa, nie będzie takich skoków góra-dół. Natomiast też będzie szybsza reakcja na przykład na spadek stóp procentowych tego WIRON-u, ale też i na wzrost. Więc jakby no znowu to jest taki miecz obosieczny. Co więcej, WIRON jest takim wskaźnikiem, który patrzy wstecz, co się działo historycznie, a WIBOR patrzy w przód, więc paradoksalnie, jeżeli na przykład zaczną się obniżki stóp procentowych, albo nawet rynek zacznie myśleć, że te obniżki stóp procentowych są za płotem, to WIBOR już spadnie, a WIRON jeszcze nie. Czyli znowu ci kredytobiorcy WIRON-owi byliby delikatnie w plecy. I analogicznie odwrotnie, jeżeli będzie oczekiwanie wzrostu stóp procentowych, no to WIBOR już pójdzie do góry, a WIRON jeszcze nie. Można powiedzieć, to jest neutralne i to jest taka trochę znowu kasyno. Myślę, że w perspektywie 30 lat kredytu, czy tam 20, to po prostu nie ma znaczenia, czy to będziemy na WIBOR-ze, czy na WIRON-ie. No, czyli podsumowując, dużo zamieszania o nic, tak naprawdę. Punkty procentowe w wyborach. No tak, ale żeby to jakoś zrewolucjonizowało sytuację kredytobiorców, no to nie pokusiłbym się o takie stwierdzenie. Jest tylko jedna metoda, obniżać stopy procentowe. No ale żeby obniżać stopy procentowe, musimy mieć niską inflację. No i no to Janku, nie ma co wymyślać. Wywołałeś wilka z lasu. Jakie są twoje prognozy odnośnie inflacji, odnośnie tego, kiedy kredytobiorcy mogą się spodziewać obniżek stóp procentowych? Czy to jeszcze w tym roku nastąpi? Jeszcze dla takich szczegółach ja mam 5 scenariuszy dla moich klientów, które buduję w ramach analiz, ale no, nie będę was jakby z jednej strony jakby nadmierną ilością, powiedzmy, możliwości jakby zaciemniał obrazu. Takie najbardziej prawdopodobne są dwa, to znaczy tak, jest zdroworozsądkowy scenariusz i ten taki bardziej polityczny. Zdroworozsądkowo powinniśmy zobaczyć obniżki stóp procentowych dopiero na początku 2024 roku. Dlaczego to powiem za chwileczkę. Scenariusz bardziej polityczny to jest tak zwana kontrolna obniżka stóp procentowych tuż przed wyborami, żeby pokazać, jak świetnie partia rządząca radzi sobie z inflacją. I ktoś powie, no dobra, ale przecież inflacja faktycznie spada. Ostatni odczyt szybki jeszcze, on nie jest potwierdzony, ale no, tam rzadko są jakieś duże błędy. Pokazał, że w maju była inflacja na poziomie 13% rok do roku. A ta inflacja miesięczna, to jest taki ważniejszy nawet wskaźnik, wynosiła 0. Znaczy średnie ceny w ciągu roku, jakby w ciągu miesiąca się nie zmieniły. Bo wcześniej rosły tak o 0,5 punkta procentowego, 1% nawet i więcej. Więc można powiedzieć, no tak, inflacja spowolniła, następuje dezinflacja, bo mieliśmy wcześniej 18% inflację, bodajże w lutym to był ten szczyt. Natomiast dezinflacja nie znaczy, że ceny spadają, że one rosną, ale wolniej. I tym głównym czynnikiem, który jakby powoduje spadek tego wskaźnika, to jest faktyczny spadek cen paliw, bo paliwa w maju były niższe bodajże o 5% niż w maju rok wcześniej. Ale w maju rok wcześniej mieliśmy wojnę, która no, wywołała wiele różnych perturbacji, między innymi właśnie skok cen paliw, więc to jest ten spadek. Problem jest taki, że te paliwa no, dzisiaj staniały, jutro mogą zdrożeć, natomiast no, też nie stanieją do zera i jakby ten efekt trochę może wygasnąć. Jeżeli popatrzymy na przykład na żywność, no, bez paliw to jeszcze jakoś tam sobie niektórzy poradzą, ale bez żywności to już jest gorzej. No to żywność nadal ma wzrost żywności, on wyniósł bodajże 19%. I też w ujęciu miesięcznym rósł. Jeżeli popatrzymy na wszystkie kategorie tak zwane bazowe, czyli to są usługi, jakby to są wszystkie pozostałe dobra i usługi, czyli nie paliwa, nie energia, nie żywność, czyli nie te elementy, które są bardzo mocno zależne od tego, co płynie nam z zagranicy, jakie są kursy walut, co tam się dzieje z wojną, ale te, które siedzą w naszym kraju, te, które zależą najczęściej od wynagrodzeń, usługi, fryzjer, restauracja, hotel, edukacja, telekomunikacja, cokolwiek innego i wszystkie produkty przetworzone. No tutaj, jeżeli inflacja ta zwykła, ta łącząca wszystkie elementy spadła z 18% do 13%, to inflacja bazowa w szczycie miała 12,2%, obecnie jest około 11,5%. Ona nie spada albo spada bardzo powoli, ona miesięcznie nadal narasta. Problem jest teraz taki, że o ile nawet te paliwa będą taniały przez najbliższe pół roku, gdyby na przykład tak było, no to faktycznie te paliwa nam będą zaniżały inflację, ale ta inflacja bazowa, ten efekt tych wysokich wzrostów wynagrodzeń, ona będzie wysoka. Skutek będzie taki, łatwo będzie zejść do 10% inflacji, czy tam 9%, ale będzie ciężko zejść z 9% do 3-2%, co jest naszym celem inflacyjnym. Bo to, że cieszenie się z tego, że mamy inflację 9%, to jest jakby niezrozumienie chyba sedna w ogóle problemu, bo chcielibyśmy mieć inflację 2-3%. I tak naprawdę dopiero gdyby inflacja zeszła do poziomu 7-6% trwale, czyli dzisiejszych stóp procentowych, to można byłoby faktycznie się kusić o obniżki stóp procentowych. I ten moment, to jest ten moment taki racjonalny, on wypada mniej więcej właśnie, prawdopodobnie to będzie pierwszy kwartał następnego roku. Tam oczywiście to jest 3 miesiące w tą czy w tamtą, oczywiście to się może przesuwać, pod warunkiem, że to, co się dzieje dzisiaj, będzie kontynuowane. Natomiast może być tak, że mamy wybory prawdopodobnie to będzie październik, listopad, no to można oceniać, że bo faktycznie po wakacjach może być tak, że ta inflacja z tych 13% spadnie na przykład do 9%, stanie się jednocyfrowa, tutaj bardzo często jest podkreślana ta jednocyfrowość. No i teraz ktoś stwierdzi, znaczy ktoś, konkretnie gołębi członkowie Rady Polityki Pieniężnej, że no to już tyle roboty zrobiliśmy, tak się napracowaliśmy, mamy tylko 9% inflację, no to teraz obniżamy stopy procentowe. No i tak, jest sukces oczywiście trochę taki medialny, no bo mamy obniżki stóp procentowych, natomiast efekt realny dla kredytobiorców czy dla gospodarki, no niestety nie jest tak jednoznaczny, bo kredytobiorcy się ucieszą, że zamiast 6,75% stopy procentowej referencyjnej głównej będziemy mieli na przykład 6,5 albo 6,25. No bo to nie będzie cięcie do zera, ani do 2, jak mieliśmy przed COVID-em, ani nawet do 4, jak przewiduje się, że to jest docelowa stopa. Nie, to będzie obniżka o 25 punktów bazowych albo 50. Czyli ja na racie oszczędzę może 30-50 zł max, jeżeli w ogóle cokolwiek. To będzie ten efekt. Efekt taki szerszy gospodarczy będzie taki, obniżka stóp procentowych przy wysokiej inflacji może spowodować powrót inflacji. To jest to, co miało miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych w latach 70. No i teraz ponowne rozkręcenie tej inflacji spowoduje, że będzie po wyborach, ktoś tam sobie wygra te wybory, ktoś przegra, pięknie, no skończymy zabawę medialną, no i nagle się okaże, że inflacja znowu rośnie i nagle trzeba znowu podnosić stopy procentowe, ale już nie do 6,75, tylko jeszcze bardziej. No i teraz kredytobiorcy pewnie powinni się zastanowić, jaki wolą scenariusz. Czy oni wolą na chwilę obniżkę stóp procentowych, to są wybory, czy może woleliby jeszcze poczekać tam 3 do 6 miesięcy i mieć już trwałą obniżkę stóp procentowych już na dłuższy czas, bo pamiętajmy, że te wakacje kredytowe, z których pewnie się cieszycie w tym roku, no to w następnym roku już nie będą tak szeroko dostępne, bo jest przybąkiwanie o tym, że może będą przedłużone, ale prawdopodobnie pojawi się tam kryterium dochodowe. Więc ja bym szczerze, gdybym ja miał wybierać, to wolałbym jeszcze te 3 miesiące, korzystając z wakacji kredytowych, popłacić te wyższe raty, a potem już w 2024 cieszyć się naprawdę niskimi ratami, niż tym, że już w 2023 roku mam jakąś małą obniżkę. Janku, oczywiście jak zawsze bardzo istotne Twoje uwagi. Uwielbiam z Tobą rozmawiać ze względu na to, że swoje argumenty popierasz twardymi danymi miesiąc po miesiącu, także wiemy, że to nie jest takie tylko rozmawianie sobie o trendach, tylko o tym, co faktycznie się dzieje w naszej gospodarce. Niestety czas nas goni, Chciałem Ci bardzo podziękować za dzisiejszy odcinek. Państwu również. Mam nadzieję, że jesteśmy wszyscy troszeczkę bardziej wyedukowani po tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Ci, Janku, i do zobaczenia. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.